Szanowny panie rektorze, wykładowczynie, wykładowcy, studentki i studenci, drodzy goście, wszyscy słuchający nas przez internet. Chciałbym zacząć od pewnego wspomnienia. Urodziłem się 10 lat po zakończeniu II wojny światowej na krakowskim Kazimierzu, stąpając jako dziecko po jeszcze ciepłym miejscu, z którego moja babcia Maria, handlująca chlebem, została wywieziona i zamordowana w Auschwitz. Nie przypuszczałem, że w moim życiu przyjdzie mi stanąć wobec podobnie okrutnej wojny. Dzisiaj, gdy kończę 40 lat naukowej pracy, którą rozpocząłem w 1982 roku jako asystent księdza profesora Józefa Tischnera, gdy zastanawiam się nad tymi latami, także 25 latami pracy naukowej i kształcenia w Collegium Civitas, przychodzi mi na myśl jedynie słowo wybitnego francuskiego filozofa Paula Rickera i mojego przyjaciela. Na czym polega moje nauczanie? Na tym, że mówię, nie mam innego środka zarobkowania i innej godności, nie mam innego sposobu zmieniania świata i wpływania na ludzi. Słowo jest moją pracą, słowo jest moim królestwem. Słowo mądrość zniknęło z naszego języka, wyparowało jak wiele innych słów. Wstydliwą rzeczą jest obecnie mówić o mądrości. Brzmi ono jakoś anachronicznie. Obecnie zostało zastąpione pojęciem wiedzy. Mówimy, że żyjemy w cywilizacji wiedzy, w kulcie wiedzy. Pisał francuski filozof Gabriel Marcel w 60. latach ubiegłego wieku. Pewne słowa, a nawet pojęcia, do niedawna jeszcze posiadające niekwestionowane znaczenie i szanowane, niczym rodzinne portrety w opuszczonym zamku, pokrywają się warstwą kurzu, która gasi ich blask. Ośmielę się powiedzieć, że tak właśnie dzieje się ze słowem mądrość. Dowodem na to, jak sądzę, jest fakt, że słowo to zniknęło z krajowych ram kwalifikacji opisujących sylwetkę absolwentów szkół wyższych, jakby celem kształcenia akademickiego nie było kształcenie ludzi mądrych. Potrzebujemy mądrości, by wiedzieć, jak żyć i jakie podejmować decyzje, by życia nie zmarnować. Dlatego wielu myślicieli formułowało rozmaite reguły życiowej mądrości, począwszy od najstarszych Greków. Ale reguły mądrości to przecież nie sama mądrość. Czym zatem jest mądrość? Trudności w jej określeniu ukazał już Platon w Uczcie w związku z definicją pojęcia filozofii. Bo filozofia według Platona jest umiłowaniem mądrości, a umiłowanie, filein, jak wszelkie formy miłości, pochodzi od greckiego boga Erosa. Ten zaś został poczęty na uczcie Afrodyty, bogini piękna, z ojca dostatku i matki biedy. To dwojakie pochodzenie Erosa, dostatek i bieda, sytuuje miłośnika mądrości między głupcami i bogami. Ten, kto dąży do mądrości, wobec bogów jest biedny, to pochodzenie od matki, gdyż nie ma pełni mądrości. A wobec głupców natomiast jest bogaty, to pochodzenie od ojca, gdyż wie, iż jej nie posiada. Natomiast głupcom wydaje się, że ją posiadają. Bogów od głupców oddziela zatem jedno kruche słowo – wydaje się. Bogowie nie stawiają pytań, gdyż jeśli istnieją, to wszystko wiedzą. Głupcy też nie stawiają pytań, gdyż wydaje im się, że wszystko wiedzą. Drogę do mądrości, bo jest to droga, sytuuje Platon pośrodku między głupcami i bogami. Możemy zatem mówić jedynie o dążeniu do mądrości, a nie o jej posiadaniu. Kto by stwierdził, że posiada mądrość, musiałby być Bogiem, a okazałoby się, że jest głupcem. Nie można być mądrym i jednocześnie o tym wiedzieć.
Dlatego także mój wykład nie może być zbyt mądry. Pierwszą cechą mądrości wynikającą z tego pośredniego położenia drogi jest niepewność. Mądrość sama sobie nie ufa. Głupota sama sobie udziela kredytu bez granic, stwierdził nasz Tadeusz Koterwiński. Drugą jej cechą jest skromność. Kiedyś moja mentorka, pani profesor Barbara Skarga, dziennikarzowi, który prowadząc z nią wywiad, po raz drugi zwrócił się do niej, pani jako filozof, odpowiedziała: proszę pana, filozof był tylko jeden, a nazywał się Arystoteles. Kolejną cechą mądrości jest pokora. Mądrość nie mądrzy się wiele. Pokora, pomimo że obecnie jest cnotą skompromitowaną, jest podstawą mądrości. Nie jest bowiem poniżaniem siebie, umniejszaniem, a tym bardziej pogardą wobec siebie, lecz rozumieniem siebie w prawdzie, a zatem grecką zasadą właściwej miary. Pokora to prawda o sobie. Wejdźmy zatem pokornie na tę drogę mądrości, która prowadzi nas od czasów antycznej Grecji. Grecy definiowali człowieka jako homo sapiens, istotę myślącą. Według Arystotelesa definicja wskazuje zawsze na granicę określającą nasze najbliższe położenie i różnice istotowe. Położenie człowieka różni się zarówno od położenia przedmiotów, jak i zwierząt. Przedmioty położone są biernie, jednokierunkowo, tak jak miasto położone jest u stóp góry X nad rzeką Y w odległości Z od stolicy. Położenie zwierząt określone jest przez instynkt i międzygatunkowe granice. Położenie człowieka jest odmienne, gdyż jesteśmy istotami myślącymi i wolnymi. Zarówno przedmioty, jak i zwierzęta nie mają wpływu na swoje położenie. Podobnie w wielu wymiarach jest z nami. Nie mamy wpływu na epokę, w której przyszło nam żyć, na kulturę i religię, na język, którego nas nauczono, na tradycje i wartości, w których nas wychowano, na losowe zdarzenia, które nam się przydarzają. A to właśnie wszystko określa strukturę naszych przekonań, które są podstawą naszego myślenia. Na żadne z tych uwarunkowań nie mamy wpływu. Te uwarunkowania powodują, że stajemy często po różnych stronach światopoglądowych i politycznych sporów. Jedni wierzą w demokrację, inni wierzą w tyranię. Jedni wierzą w istnienie Boga, inni w jego nieistnienie. Są i tacy, którzy wierzą w płaską ziemię. Nie wiemy, jak kształtują się przekonania, które radykalnie nas różnią. Z pewnością ma na to wpływ nasza wrażliwość, rodzina, lektury, nauczyciele. Możemy jedynie wyodrębnić przekonania otwierające i zamykające. Pierwsze rozwijają nasze myślenie krytyczne, drugie je zasadniczo ograniczają i zamykają. Przekonania zamknięte budzą emocje, lęk, dają pierwszeństwo tworom wyobraźni. W ten sposób kształtuje się myślenie mityczne. Bo istotą mitu jest bowiem to, że brak w nim rozróżnienia między rzeczywistością a sferą wyobraźni. Wbrew temu, co sądził August Comte, rozwój nauki wcale nie wyparł myślenia mitycznego, jedynie je unowocześnił jako narzędzie społecznej i politycznej zmiany. Do myślenia mitologicznego, jak pokazał to Ernst Cassirer w micie państwa, sięgamy w czasach kryzysu społecznego, kiedy myślenie intelektualne okazuje się bezsilne, lub wtedy, gdy świadomie usiłujemy stworzyć nowy mit państwa, wprzęgając w to dzieło, kulturę, naukę i media. Nasze położenie, podobnie jak przedmiotów, jest bierne. Ponieważ jednak jesteśmy istotami myślącymi i wolnymi, różni się ono zasadniczo od położenia przedmiotów. Pień drzewa wrzucony do rzeki biernie poddaje się nurtowi, gdyż taka jest natura płynącej wody i taka jest natura pnia. Człowiek, gdy wpadnie do rzeki, może, jeśli zechce, płynąć pod prąd. Mądrość w przeciwieństwie do głupoty ma odwagę myśleć. Czym jednak jest myślenie?
Czasami poetom i aforystom udaje się celniej uchwycić myśl niż filozofom. Stanisław Jerzy Lec stwierdził kiedyś: ludzie lubią takie myśli, które nie zmuszają do myślenia. Myślenie jest bowiem czymś tak oczywistym, jak procesy życiowe, nad którymi nie zastanawiamy się, dopóki żyjemy. Do takiej właśnie metafory odwołał się Arystoteles, który porównał je do oddychania. Człowiek bezmyślny jest zatem w równym stopniu martwy, co ciało pozbawione oddechu. Być może więc problem myślenia staje przed nami w całej oczywistości, gdy w szczególny sposób doświadczamy bezmyślności. Arystoteles uznał myślenie za istotę życia ludzkiego. Człowiek, który myśli właściwie, jak pisał, żyje bardziej, to znaczy na wyższym poziomie niż inni. Wiele wieków później Blaise Pascal, słynny matematyk francuski i filozof, określił człowieka jako trzcinę myślącą. Z jednej strony człowiek jest istotą fizycznie kruchą, z drugiej jednak przekracza fizyczny świat swoją myślą. Cała godność człowieka spoczywa w myśli, pisał. I co prawda niska jest ona przez swoje błędy, wielka jednak przez swą naturę. Dlatego stwierdził: mogę dobrze wyobrazić sobie człowieka bez rąk, nóg, głowy, jedynie bowiem doświadczenie uczy nas, że głowa jest potrzebniejsza od nóg. Ale nie mogę wyobrazić sobie człowieka bez myśli, to byłby kamień albo bydle. Wiele stuleci później Hannah Arendt zwróciła uwagę na jeszcze inny istotny aspekt myślenia. Obserwując Eichmanna, hitlerowskiego zbrodniarza, podczas procesu przed sądem w Jerozolimie, wysunęła tezę o banalności zła, zakładając związek między złem a brakiem myślenia. Czy myślenie może nas jednak obronić przed złem? A jeśli tak, to jak rozumiane myślenie? W rozwoju cywilizacji znaleźliśmy się współcześnie w sytuacji szczególnej. Szeroki dostęp do wiedzy, olbrzymi rozwój nauki i nowych technologii, rewolucja cyfrowa nie tylko nie wyhamowały bezmyślności, ale wręcz ją pogłębiły, a może tylko ujawniły. Można mieć wrażenie, że doświadczamy obecnie jakiejś wyjątkowej intensyfikacji irracjonalizmu, braku krytycznego myślenia, naiwności, kwestionowania naukowych autorytetów, na przykład w dziedzinie szczepionek. Przede wszystkim jednak panoszących się w formie językowego słowotwórstwa tworów wyobraźni, które uznawane za faktyczną rzeczywistość kształtują nasze życie indywidualne i społeczne. Patrząc na człowieka z perspektywy natury, musimy stwierdzić, że jest on zwierzęciem wybrakowanym, nieprzystosowanym, posiadającym rozmaite naturalne deficyty. Tak widział go Immanuel Kant, królewiecki filozof. Nie ma bowiem ani siły lwa, ani kłów tygrysa, ani pazurów orła, by przetrwać. Gdyż natura przeznaczyła człowiekowi odmienną drogę rozwoju, nie dając nam naturalnego instynktu, zmusiła nas do rozwoju intelektualnego potencjału. To właśnie dzięki niemu mogliśmy przezwyciężyć swe naturalne deficyty. Człowiek nie tylko zrekompensował te deficyty, ale wytworzył urządzenia, dzięki którym porusza się szybciej od najszybszych zwierząt, potrafi latać pomimo braku naturalnych po temu zdolności. Wręcz zapanował nad procesami natury, próbuje panować nad procesami społecznymi, a także nad własnym życiem. Ten sposób kompensaty jest jednak dwuznaczny. Jak pokazali to Max Horkheimer i Theodor Wissengrund Adorno w Dialektyce Oświecenia, jest źródłem władzy. Najcelniej ten związek między wiedzą i władzą, choć spopularyzował go Michel Foucault, wyraził jednak renesansowy myśliciel i badacz Francis Bacon w słynnej sentencji tantum possumus quantum scimus – tyle możemy, ile wiemy. Wiedza jest nie tylko źródłem otwierającego się pola możliwości, ale także źródłem panowania. Kto w renesansie posiadł umiejętność żeglowania, posługiwania się kompasem i prochem,
Przed tym otwarła się nie tylko perspektywa odkryć nowych lądów, ale także w następstwie ich podboju, niszczenia rodzimych kultur, mordowania tubylców. Uruchomiliśmy niewyobrażalne źródła mocy. W XX wieku zbudowaliśmy obozy koncentracyjne i gułagi. Wciąż produkujemy coraz bardziej zaawansowaną technologicznie broń i toczymy okrutne wojny. Straszymy się potencjałem atomowym. Z perspektywy renesansowego humanizmu nie mamy już podstaw mówić, że człowiek to brzmi dumnie. Owszem, stworzyliśmy dzieła, które dają nam podstawę bycia, jak pisał Pascal, chlubą wszechświata. Ale jednocześnie w tej samej sentencji stwierdził myśliciel, jesteśmy jego zakałą. Jak rozwiązać ten problem? Czy samo myślenie intelektualne wystarczy do poruszania się po drodze mądrości? Jaki jest związek między myśleniem i mądrością? Immanuel Kant tak powiązał mądrość z myśleniem. Po pierwsze, myśleć samemu, po drugie, wmyślać się w pozycję innego w obcowaniu z ludźmi i po trzecie, zawsze w myśleniu pozostawać w zgodzie z samym sobą. A ponieważ sam nie rozwinął tych trzech punktów, postaram się je rozwinąć i skomentować. Po pierwsze, myśleć samemu to myśleć samodzielnie. Obecnie przeciwieństwem myślenia samodzielnego i przeszkodą do niego jest przeciętność. Przeciętność można zdefiniować jako uwięzienie w łatwej do powtarzania słownej papce płynącej z radia, telewizji, przelewającej się w internecie, na portalach społecznościowych. Współczesnym diagnostą bezmyślności jako przeciętności był hiszpański myśliciel, socjolog José Ortega y Gasset, a nazwał go buntem mas. Stwierdził, cytuję, dla chwili obecnej charakterystyczne jest to, że umysły przeciętne i banalne, wiedząc o swej przeciętności i banalności, mają czelność domagać się prawa do bycia przeciętnymi i banalnymi i do narzucania tego wszystkim innym. To właśnie uznałem za cechę charakterystyczną dla naszych czasów. Nie to, że człowiek pospolity wierzy, iż jest jednostką nieprzeciętną, a nie pospolitą, lecz to, że żąda praw dla pospolitości, czy wręcz domaga się tego, by pospolitość stała się prawem. Dzisiaj, mam wrażenie, przeżywamy nowy bunt mas. Ten pierwszy związany był z rewolucją technologiczną, uprzemysłowieniem. Ten nowy bunt mas związany jest z rewolucją cyfrową. Został on wzmocniony przez rozwój nowych technologii informacyjnych i medialnych. Współczesnym targowiskiem stał się internet, który zamienił życie wielu ludzi w nieustający karnawał. Paradoksalnie bowiem rozwój nowych technologii nie wspiera naszej odpowiedzialności w myśleniu, a wręcz odwrotnie, często z niej zwalnia. Postęp oznacza bowiem nie tylko akumulację, ale także polepszenie. W średniowieczu, gdy przepisywano księgi ręcznie całymi latami na kosztownym pergaminie, przepisywano jedynie arcydzieła. Od wynalezienia czcionki przez Gutenberga było już coraz gorzej. Kto pisał jeszcze na maszynie do pisania, tak jak ja mój doktorat, czuł odpowiedzialność za słowo na swoich palcach. Wiedział, co się stanie, gdy źle sformułuje myśl pod koniec strony. Dzisiaj, gdy piszemy na komputerach metodą wytnij-wklej, spadł radykalnie poziom naszego myślenia, a półki biblioteczne i internet zalane są przeciętnością. Nowe technologie nie tylko zwalniają nas z odpowiedzialności, ale także rozleniwiają. Współczesna cywilizacja techniczna, która jest cywilizacją ułatwień, przyczynia się także do intelektualnego lenistwa. Kiedyś w jednym z wywiadów z Jackiem Żakowskim powiedziałem, że moja najkrótsza historia świata da się zamknąć w trzech epokach. Epoce kamienia łupanego, po której nastąpiła epoka papieru pisanego, a my obecnie żyjemy w epoce kciuka wciskanego. W świecie techniki wszystko jest skuteczne. Wystarczy szybko poruszać prawym kciukiem, naciskamy i działa. W sferze myślenia nic nie działa. Przeczytanie książek, przemyślenie myśli, refleksja,
analiza, synteza wymaga dużego wysiłku i nakładu pracy. Gdy na jednej z krakowskich uczelni kilka lat temu poprosiłem pewną grupę studentów o przeczytanie 300-stronicowej książki, w sali seminaryjnej pozostał jeden z nich i szczerze patrząc mi w oczy powiedział: panie profesorze, przecież takiego heroizmu nie może pan od nas wymagać. Na dominację przeciętności wpływa także brak odwagi myślenia. Pisał Kant w artykule zamykającym oświecenie Sapere aude, miej odwagę myśleć samodzielnie. Do wejścia na drogę oświecenia nie potrzeba niczego prócz wolności, mianowicie wolności czynienia wszechstronnego, publicznego użytku ze swego rozumu. A jednak ze wszystkich stron słyszę pokrzykiwanie nie myśleć. Oficer woła nie myśleć, ćwiczyć. Radca finansowy nie myśleć, płacić. Ksiądz nie myśleć, wierzyć. Wszędzie więc mamy do czynienia z ograniczeniami wolności. Które jednak z nich są przeszkodą dla oświecenia, które nie, i raczej nawet pomagają oświeceniu? Na to pytanie odpowiadam. Publiczny użytek ze swego rozumu musi być zawsze wolny i tylko taki użytek może doprowadzić do urzeczywistnienia się oświecenia wśród ludzi. Podsumowując tę myśl, przypomnijmy, że polskie oświecenie niestety ominęło bokiem. Wspaniale się zaczynało, Konstytucja 3 maja, reforma edukacji księdza Stanisława Konarskiego, a potem Targowica i rozbiory. Dlaczego samodzielne myślenie jest ważne? Ponieważ broni nas ono przed rozmaitymi formami autorytarnych ideologii. Kiedy bowiem pojawia się jakaś ideologia, tak sądzę, społeczeństwo zaczyna się dzielić na trzy grupy. W pierwszej pojawiają się ci, którzy ślepo wierzą w ideologię i myślą dogmatycznie, czyli nie myślą. W tej samej grupie są także ci, którzy nie wierzą w ideologię, ale myślą cynicznie, usiłując zrealizować swoje chore ambicje polityczne i ekonomiczne. W trzeciej grupie, nielicznej, są myślący samodzielnie i krytycznie i często płacą za to wysoką osobistą cenę. Pośrodku sytuuje się większość, która konformistycznie dostosowuje się i wyłącza samodzielne myślenie. Przetestujmy to. Tak było w okresie panowania ideologii faszystowskiej. W pierwszej grupie pojawił się Martin Heidegger, jeden z najwybitniejszych filozofów Europy. Do dzisiaj nie wiemy, czy bardziej był dogmatycznym faszystą, czy cynikiem. W trzeciej grupie warto wspomnieć Dietricha Bonhoeffera, pastora i filozofa protestanckiego, który od początku publicznie wypowiadał się na temat zagrożeń faszyzmu. Pozbawiono go katedry uniwersyteckiej, a ostatecznie naziści powiesili go w obozie koncentracyjnym na strunie od skrzypiec, nie wiedząc, że muzyka skrzypcowa była jego ulubioną. A po środku znalazł się Karl Jaspers, który nie był ani za, ani publicznie przeciw, ale jak musiał, to listy administracyjne podpisywał Heil Hitler. I wszyscy wiedzieli, że to taki mały konformizm, żeby móc naukowo pracować. Podobnie było w marksizmie. W pierwszej grupie znalazł się na przykład wybitny polski znawca Kanta Tadeusz Kroński, który po wojnie obwieścił, że marksizm jest nieprzekraczalną ideologią naszych czasów. Pisał w jednym z artykułów: wyorzemy pługiem z polskich głów wolny rynek i kapitalizm. W trzeciej grupie z czasem pojawili się tacy myśliciele, którzy przejrzeli na oczy, jak Leszek Kołakowski, Bronisław Baczko, Zygmunt Bauman. Pozbawieni uniwersyteckich katedr musieli wyemigrować. Pośrodku pozostali ci, którzy chcąc mieć kontakt z europejską nauką, otrzymywali paszport, przyjmując pseudonim, jak na przykład mój były kolega i przyjaciel Wolf. Nie inaczej jest obecnie, czego dowodem są środowiska prawnicze, dziennikarskie, naukowe, ludzi kultury. Współczesnym źródłem bezmyślności, przeciętności jest wreszcie dominacja orientacji merkantylnej, związana z ekonomiczną funkcją rynku.
Zgodnie z logiką tej orientacji, samych siebie zmieniamy w towar i produkt rynkowy. Łatwo przeszliśmy od określenia węgla jako zasobów do fabrykowania human resources, zasobów ludzkich. Orientacja merkantylna ma zasadniczy wpływ na proces kształcenia. Nie chodzi w nim już o rozwój i samorealizację, o to, kim jesteśmy, lecz o osiągnięcie sukcesu w procesie sprzedaży siebie, o to, co mamy. W orientacji merkantylnej, jak pisał kiedyś Erich Fromm, myślenie, cytuję, pełni funkcję jak najszybszego ogarnięcia świata przedmiotów, aby móc nimi efektywnie manipulować. Szybka, szeroka i skuteczna edukacja prowadzi do rozwoju inteligencji, nie rozumu. Do celów manipulacyjnych potrzebna jest jedynie wiedza o zewnętrznych cechach rzeczy, wiedza powierzchowna. Prawda, którą winno się osiągnąć poprzez zgłębianie istoty zjawisk, staje się pojęciem przestarzałym. Kategorie porównawcze oraz mierzenie kwantytatywne, nie zaś dogłębna i wszechstronna analiza danego zjawiska i jego cech jakościowych, stanowią istotę tego typu myślenia. Myślenie i wiedza stają się narzędziami na usługach sukcesu. To jest jednak tylko pierwszy warunek mądrości, odwaga myślenia samodzielnego. Jeśli myślenie sprowadzimy jedynie do intelektu, inteligencji i wiedzy, to takie myślenie nie jest i nie może być w pełni tożsame z mądrością. Dlatego polski socjolog Jan Szczepański pisał, w jego świecenia uważał, że mądrością jest wiedza, że zatem upowszechnienie wiedzy naukowej przyczyni się do zmniejszenia ciemnoty, zabobonu, głupoty, a więc zła. Widzimy teraz w dobie rozwoju nauki i techniki, że głupota może doskonale iść w parze z wielką wiedzą, wielu dyplomami i wielkimi osiągnięciami techniki. Dlatego musimy przejść do punktu drugiego. Równie ważne, a może nawet ważniejsze jest wymyślanie się w pozycję innego. Wiedza, inteligencja tym różni się od mądrości, że ta pierwsza kieruje się logiką myślenia, a druga etyką myślenia. To rozróżnienie uznaję tu za kluczowe. Myślenie logicznie jest dobre, gdy jest zgodne z regułami i skuteczne, jest niesprzeczne. Myślenie jest etycznie dobre, gdy kieruje się dobrem. Mądrość kieruje się dobrem, zarówno wobec nas samych, innych i świata. Dlatego Arystoteles określił mądrość jako dobry namysł. Pisał, dobrze, zaś w bezwzględnym tego słowa znaczeniu namyśla się ten, kto zgodnie z wynikami swego rozumowania umie zmierzać do największego dla człowieka dobra. Mądrość jest zatem wiedzą mającą na celu dobro i czyniącą dobro. Dlatego Seneka określił ją jako najwyższą doskonałość duszy ludzkiej, a Pascal stwierdził, myśleć dobrze, oto zasada moralna. Dlatego chciałbym tu odróżnić intelekt od rozumu. Mądrość jest bliższa rozumowi niż intelektowi. Intelekt zna prawidła matematyki i posiada sprawność w posługiwaniu się narzędziami, ale intelekt sytuuje się poza dobrem i złem. Sama umiejętność rozbicia atomu i wyzwolenia energii jądrowej jest neutralna, podobnie jak umiejętność rozszyfrowania ludzkiego genomu. Jednak decyzja, czy wiedza ta i umiejętność posłuży do budowy bomby czy elektrowni atomowej, do leczenia człowieka czy eugeniki, nie jest zależna od intelektu. Intelekt bez rozumu może stać się wręcz niebezpieczny. W połączeniu z namiętnościami rodzi fanatyzm. Namiętność władzy i posiadania wyposażona w intelekt zrodziła faszyzm, a namiętność idealnej sprawiedliwości komunizm. Mój najkrótszy wzór na fanatyzm to F równa się N plus I. Jest to namiętność plus intelekt. I dlatego gdyby po wojnie Eichmann został zatrudniony przez jakąś korporację zachodnią, jak to miało miejsca w wielu wypadkach, z pewnością równie świetnie przewoziłby kontenery między kontynentami
tak jak świetnie organizował transporty więźniów do obozów koncentracyjnych, bo był bardzo sprawnym pod względem logistycznym. Rozum jest odmienną władzą niż intelekt. Człowiek nabiera rozumu, kiedy w coraz większym stopniu rozumie siebie i innych. Rozum oznacza więc medium wspólnoty, w której ludzie, nawzajem się sobie przysłuchując, mogą spotkać się w rozmowie. Mądrość to rozumne, czyli rozumiejące rozeznanie co do dobra własnego i innych. To praktyczna umiejętność określania miar i granic. Szczęśliwie w języku polskim słowo rozum ma ten sam przedrostek co rozmowa, rozumienie i rozwaga. Być rozumnym, czyli mądrym, to być zdolnym do otwartej rozmowy, wczuwania się w innych, empatii, rozumienia ich i podejmowania rozważnych decyzji. I jeszcze trzeci kantowski związek myślenia i mądrości. Zawsze w myśleniu pozostawać w zgodzie z samym sobą. Toż zgoda ta opiera się na umiejętności rozpoznania. Człowiek jest bowiem, jak sądzę, splotem dopełniających się wartości. Jest jednocześnie istotą materialną i duchową, przyrodniczą i tworzącą kulturę, skończoną i pragnącą nieskończoności, wolną i odpowiedzialną, indywidualną i wspólnotową, sprawiedliwą i kochającą, aktywną i kontemplatywną, otwartą i zamkniętą, wychyloną ku przyszłości i zanurzoną w historii. Brak równowagi między tymi dopełniającymi się wartościami prowadzi zawsze do negatywnych doświadczeń i groźnych kryzysów, zarówno społecznych, jak i osobistych. Sprawiedliwość bez miłości przemienia się w niesprawiedliwość, a miłość bez sprawiedliwości rodzi emocjonalną ślepotę. Wolność bez odpowiedzialności rodzi anarchię, podobnie jak odpowiedzialność bez wolności tyranię. Indywidualizm bez relacji społecznych może przekształcić się w egoizm, a relacje społeczne nie uwzględniające odrębności w kolektywizm. Kontemplacja pozbawiona działania może przemienić się w narcyzm, a działanie bez kontemplacji w czysty aktywizm. Gdzie zatem ma przebiegać owa granica między życiem zaangażowanym w materialność, a otwarciem się na duchowość? Gdzie ograniczyć miłość na rzecz sprawiedliwości lub sprawiedliwość na rzecz miłości? Wolność na rzecz odpowiedzialności lub odpowiedzialność na rzecz wolności? Na pytanie to może każdorazowo odpowiedzieć nam jedynie mądrość. Mądry jest ten, kto umie te granice każdorazowo określić. A określić je nie jest łatwo, gdyż za każdym razem leżą one gdzie indziej. Świadom tego był Arystoteles, definiując cnotę jako umiar między wadami przez nadmiar i niedomiar. Ten sam czyn może być dla kogoś przejawem męstwa, a dla kogoś innego tchórzostwa lub brawury. Jak powinniśmy postępować? Na to pytanie może nam odpowiedzieć tylko mądrość praktyczna, rozsądek, który Kant nazwał później umiejętnością rozpoznania. Powoli zbliżając się ku końcowi, to co Grecy określali jako mądrość, chciałbym nazwać w polskim języku słowem dobromyślność. Chciałbym przywrócić językowi to słowo, które odnalazłem jeszcze w słowniku języka polskiego Jana Karłowicza, Adama Kryńskiego i Władysława Niedźwieckiego z roku 1900, w którym oznaczało ono prawomyślność. W obecnym wielotomowym słowniku języka polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego słowo to, co znamienne, zniknęło. Dlaczego? Ponieważ systematycznie od 10 lat, od dziesięcioleci zamieniamy paradygmat bycia na paradygmat posiadania. Przestało się liczyć to, kim jesteśmy, a liczy się jedynie to, co mamy. Dobromyślność to myślenie, które kieruje się dobrem wobec najbliższych i całej ludzkości, planety i zwierząt. Potrzebujemy dobromyślnych relacji osobistych, dobromyślnych stosunków społecznych, dobromyślnych instytucji i prawa,
dobromyślnej polityki, która nie wyklucza, lecz włącza, która jest siłą połączalności, a nie rozłączalności, która nie akceptuje nierówności, a tym bardziej adiaforyzacji, czyli wyprowadzania poza kategorie moralne całych grup społecznych, kobiet, imigrantów, osoby rasowo i kulturowo odmienne, słabych konsumentów, osoby LGBT+. Klimat i jednocześnie czyni dobro w sposób przemyślany, czyli rozważny. Bo tak jak myślenie potrzebuje dobra, tak dobro myślenia. Brak dobromyślności w historii to wykluczanie i wrogość. Wojny krzyżowe, wojny religijne, inkwizycje, palenie czarownic, obozy koncentracyjne, gułagi, okrucieństwo w Wietnamie i Kambodży. Szczególnie dzisiaj potrzebujemy dobromyślności. Jesteśmy bowiem jako ludzie położeni blisko wojny, blisko okrucieństwa nieodmiennego od tego, które miało miejsce w latach 39-45 w Europie, a którego zapach jako dziecko jeszcze czułem. Wciąż zagraża nam populizm i nacjonalizm, przed którym przestrzegał nas w 59 roku Theodor Wissengrund Adorno. W wykładzie Nowy prawicowy radykalizm stwierdził, cytuję, przesłanki do faszyzmu wciąż trwają i wyliczył takie jego cechy. Przypominam, rok 1959. Widmo bezrobocia wywołanego postępem technicznym. Demokracje rodzące niesprawiedliwość, fascynacja katastrofą, propaganda jako substancja polityki, antysemityzm i technika aluzji, manipulowanie pojęciem demokracji, ruchy antywolnościowe przedstawiające się jako obrońcy wolności, przywiązywanie nadmiernej wagi do symboli, monopolizowanie słowa niemiecki, koniec z wyznaniem win. Jesteśmy dalej położeni na granicy przetrwania, systematycznie dając pierwszeństwo intelektowi nad rozumem, niszczyliśmy planetę, na której żyjemy, z powodu rozpasanego konsumpcjonizmu i chciwości. Przyczyniamy się do powstania śmiertelnych pandemii. Z drugiej zaś strony z obawą patrzymy na rozwój nowych technologii sztucznej inteligencji. Czy będą one dla nas szansą, czy zagrożeniem? Czy przysłużą się demokracji, czy powszechnej inwigilacji? Wszystko zależy, czy będziemy rozumni, czy zdobędziemy się na dobromyślność. Ale to stawia nas przed koniecznością odwrócenia się od paradygmatu posiadania, szczególnie tych jego nieszczęsnych form, na rzecz powrotu do paradygmatu bycia. Rozpoczynamy nowy rok akademicki. To zadaniem edukacji, w tym szczególnie wyższej, jest uczenie odwagi samodzielnego, krytycznego myślenia i dobromyślności. Możliwe będzie to wówczas, gdy powrócimy do źródłowego sensu kształcenia, którego uniwersytety są tylko zwieńczeniem. Nie możemy ograniczać kształcenia jedynie do nabywania wiedzy i usprawniania intelektu, pomijając kształcenie rozumu. Dlatego Max Horkheimer w swoim słynnym wykładzie Odpowiedzialność i studia, wygłoszony w 1952 roku, po powrocie ze Stanów Zjednoczonych, gdzie po dojściu nazistów do władzy wyemigrowała cała szkoła frankfurcka, szukając przyczyn nazistowskiego okrucieństwa, stwierdził, że celem uniwersyteckiego kształcenia nie może być jedynie przygotowywanie podmiotów na rynek pracy. Jeśli nie mamy doprowadzić do kolejnej katastrofy, musimy przede wszystkim uczyć humanitaryzmu. I dał przykład z prawa. Powiedział, można wyposażyć studentów prawa w znakomitą hermeneutykę przepisów prawnych, ale jeśli nie nabiorą empatii, będzie to oznaczało koniec sprawiedliwości. I tak zabrzmiały ostatnie jego zdania z tego wykładu. Czyż student nie jest siłą rzeczy świadkiem tego, że rozwój rozumu i wszystkie implikowane przezeń zdolności są obowiązkiem kogoś, kto traktuje prawdę poważnie? A czy bez tego można w ogóle mówić o studiach? To, że absolwent studiów nie jest w stanie połączyć z kompetencjami zawodowymi siły i odwagi niezbędnych do rozwiązywania problemów życia, prowadzi do takiego powiązania wiedzy fachowej i obskurantyzmu,
które uzasadnia przypuszczenie, że ludzie wykształceni nie byli bardziej od niewykształconych odporni na totalitarne szaleństwo w przeszłości i nie będą w przyszłości. To my mniej więcej od XVII wieku zredukowaliśmy edukację do przekazu wiedzy, edukacjo. Dla Greków, którzy uczyli mądrości, była ona czymś więcej, podawaniem ręki, educere, podawaniem ręki, by wyprowadzić ucznia z błędu, iluzji i nauczenia go samodzielnego kroczenia drogą mądrości. Odpowiedzialność za takie mądre kształcenie ciąży przede wszystkim na profesorach, wykładowcach, intelektualistach, dziennikarzach i artystach. Dlatego warto wysłuchać przestrogi Georgi Lukacza, który w książce Zerstörung der Vernunft, zniszczenie rozumu, w której badał związek między niemiecką kulturą a faszyzmem, przestrzegał. Cytuję, znaczna część intelektualistów zamieszkała w owym Grand Hotelu Otchłań, który opisywałem przy okazji krytyki Schopenhauera jako piękny, wyposażony we wszelki możliwy luksus hotel położony na skraju otchłani, nicości i absurdu. Codzienny rytuał spojrzenia w otchłań pomiędzy posiłkami spożywanymi w błogim nastroju a produkcją artystyczną może jedynie zwiększyć przyjemność płynącą z tak wyszukanego komfortu. Mądrości, dobromyślności trzeba przywrócić właściwą jej rangę, otworzyć dla niej przestrzeń na uniwersytetach. Tym bardziej, gdy na naszych oczach przemieniają się one w korporacje produkujące taśmowo sloty, a kształcenie redukują jedynie do zarządzania intelektualnymi sprawnościami. Szczęśliwie Kolegium Civitas w swojej 25-letniej historii nie uległ tym pokusom, nie stał się korporacją, dlatego tu jestem. Dziękuję.